Technika SMS, czyli subiektywna mapa sytuacji. Technika ta oparta jest o mapę myśli autorstwa Tony Buzana. Świetnie sprawdza się na pierwszej sesji coachingowej jako narzędzie pokazujące klientowi większy obraz jego sytuacji. Jest to bardzo też atrakcyjna technika, która pokazuje możliwości tak naprawdę pracy coachingowej. To przede wszystkim szersze zobrazowanie własnych myśli i skojarzeń związanych z celem lub zagadnieniem. Dzięki połączeniu prawej półkuli mózgu pozwalającej na budowanie wolnych skojarzeń i lewej półkuli mózgu, która pomaga uporządkować odkrycia w odpowiednie zbiory. Technika ta pozwala klientowi przyjrzeć się celowi z dystansu i odkryć, że składa się z mniejszych kroków, których realizacja pozwala na realizację celu głównego. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu instruktażowego. Książki jakby tego tematu, nad którym się zastanawiasz, czyli w kontekście twojego celu. Okej, okay, skojarzenie. Skojarzenie. I każde to skojarzenie do każdej z liter, żeby zaczynało się na pierwszą literę, na tą literę, która jest właśnie tutaj. Czyli jak jest. Rozumiem. Jak jest K, to na K, jak S, to na S. On, tu może być też A. Okej. Okay. Mogę innym kolorem? Tak, tak. Weź inny kolor, tak. Okej, okay, książka. Mhm. Książka, czyli. Czy się kojarzy książka, w ogóle ten temat, na literę K. Na literę K. Mhm. Książka, zadania, przykłady.